2 lutego w kościele obchodzimy święto ofiarowania pańskiego. Jest to również doroczne wspomnienie błogosławionej Marii Dominiki Mantovani. W dniu beatyfikacji 27 kwietnia 2003 roku święty Jan Paweł II dał ją jako przykład świętości dla każdego wierzącego. Ta gorliwa córka ziemi werońskiej, uczennica błogosławionego Józefa Naszigeniego, wzorowała się na świętej rodzinie z Nazaretu, poświęcając się wszystka wszystkim. Zawsze wrażliwa na potrzeby ubogiego ludu. Niezwykły był jej sposób bycia wierną w każdych okolicznościach, aż po ostatnie tchnienie, woli Boga, przez którego czuła się kochana i powołana. Jakże piękny przykład świętości dla każdego wierzącego. W czym jest przykładem i jak możemy ją naśladować? W pracowitości. Od dziecka pomagała rodzicom w pracach na roli i gospodarstwie domowym. W pobożności. Urodziła się w ubogiej rodzinie i z tego powodu tylko kilka lat uczyła się w miejscowej szkole. Jednak w domu od rodziców i dziadków bardzo pilnie uczyła się katechizmu i życia chrześcijańskiego, zgodnego z wymaganiami Ewangelii. Nie tylko zapamiętywała naukę Kościoła, ale realizowała ją w życiu i katechizowała koleżanki. Miała wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Z wielką miłością uczestniczyła w nabożeństwach i uroczystościach parafialnych. Gdy w jej parafii w Castelletto zaczął pracować ksiądz Józef Naszigeni, miała 15 lat. Prosiła go o kierownictwo duchowe, o to, by pomógł jej w rozeznaniu i pełnieniu woli Bożej, gdyż bardzo pragnęła zostać świętą. W wieku 24 lat złożyła ślub czystości. Gdy ksiądz Józef 6 listopada 1892 roku zakładał zgromadzenie małych sióstr świętej rodziny, realizując pragnienie całkowitego poświęcenia się Bogu, razem z nim zakładała nową wspólnotę i była jej pierwszą przełożoną generalną. Pełniła tę posługę aż do śmierci. Miała wielkie zamiłowanie do modlitwy. Bliska jej była duchowość franciszkańska. Możemy ją również naśladować w umiejętnej współpracy. Współpracowała z proboszczem, księdzem Józefem, katechizowała młodzież i dzieci, zyskiwała sobie ich wielką sympatię. Więcej, była duszą towarzystwa, ale także cieszyła się szacunkiem i autorytetem. Odwiedzała chorych i ubogich, pomagała w pracy duszpasterskiej. Jako przełożona generalna tworzącego się zgromadzenia bardzo dbała o wykształcenie sióstr. Możemy ją również naśladować w odpowiedzialności. Odpowiedzialnie współpracowała z księdzem Józefem przy tworzeniu konstytucji nowego zgromadzenia, a po jego śmierci z wielką dbałością, mądrością, rozsądnie kierowała wspólnotą zakonną. Znana była jej troskliwość o dobro duchowe sióstr i o wierność w realizacji charyzmatu. Wielką radością było dla niej zatwierdzenie konstytucji zgromadzenia. Gdy umierała 2 lutego 1934 roku w wieku 72 lat z powodu powikłań po grypie, zgromadzenie liczyło ponad 1200 członkiń w 150 domach we Włoszech i w całym świecie. Umierała 2 lutego, gdy Kościół rozważał tajemnicę ofiarowania Pańskiego, gdy razem z Symeonem śpiewał: Teraz, o Panie, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju, według Twego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Spotkała się ze swym założycielem i z Maryją, którą czciła przez całe życie. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie błogosławionej Marii Dominiki. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.